Dzień dobry, panie Zbigniewie, Rok Radio, Mikołaj Janusz, kłaniam się. I jaką robotę mamy? Bardzo dobrą. Panie Zbyszku, mamy takie pytanie do pana, mianowicie, co Adam Małysz robi na poligonie? Adam Małysz? Tak. Bawi się. A, no tak, co innego. A, panie Zbyszku, jaki jest Adam Małysz prywatnie, jako człowiek? Jako człowiek to jest, no po prostu, tak jak my. Czyli jest jednym z nas, czyli jaki? Po prostu pracować pracuje tak jak my. Czyli jest... Jest elegancki chłop. A co robi na przykład jeszcze? Czy odbiera syna z przedszkola Adam Małysz, jak my? Raczej chyba tak. Jakie stosunki wiążą pana z Adamem Małyszem? Jakie skutki? To więc ci powiem, panie, że bardzo dobry człowiek i bardzo dobrze skacze i bardzo dobrze po prostu rozmawia. Rozumiem. Ale pan Małysz jest chyba na emeryturze już chyba, czy nie? Nie jest jeszcze. Skacze. Nie na emeryturze, bo wiesz tam, ile on ma lat, tam trochę więcej jak 30 chyba. Tak, coś takiego. Dobrze, dziękujemy. Panie Zbyszku, dziękuję, pozdrawiamy. Ja się zastanawiałem, jak się nazywa ten najsłynniejszy polski jasnowidz? Jaskowski, tak? Tak, on też grał w Manamie. Tak, również przez chwilę. I zastanawiałem się, czy przewidzi to, że do niego zadzwonię. I chyba nie przewidział. No zobaczmy. Posłuchajmy nawet, że tak powiem. Posłuchajmy. Dzień dobry, ja się nazywam Mikołaj Janusz. Ja się zadzwoniłem do pana Krzysztofa Jackowskiego, jasnowidza. Przy telefonie. Teraz pan coś powie? Halo? Słucham pana. Tak, mamy takie pytanie. No, pan jest jasnowidzem, prawda? Tak. Więc pan jasno widzi. I pytanie jest takie, czy w pomieszczeniach typu piwnica, kopalnia, jaskinia, czy również widzi pan jasno, czy tam robi się już ciemniej? A jak pan myśli? Myślę, że dobry jasnowidz jasno widzi wszędzie. Tak pan myśli? Tak. Skoro pan tak myśli, to dlaczego pan do mnie dzwoni? Bo chciałem to potwierdzić ze specjalistą. Myślę, że pan sobie sam już to potwierdził. A, czyli pan to wie, bo pan jest jasnowidzem. Nie, ja myślę, że pan jest idiotą. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Widzisz, chyba nie przewidział tego, że do niego zadzwonię. No właśnie, dwie rzeczy mi wpadły. Miał powiedzieć, że niech pan powie coś, a zamiast coś powiedział, słucham pana. Aha. Raz, a dwa, no właśnie, zdenerwował się. Aha. I nie przewidział tego, że się zdenerwuje, bo gdyby przewidział to, że się zdenerwuje, to by się nie zdenerwował. To by się w ogóle nie odebrałby. Co to za... Właśnie, wiedziałby, że wkręta, no to by nie odebrał telefonu. I dla mnie to jest ciemnowic trochę, to jest grubymi niśmi szyte.